Hej siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z gry Farming Simulator 19 na moim kanale na mapce Przemysłowo. Na początku przypominam oczywiście o zostawianiu łapek w górę, subskrybowaniu kanału oraz koniecznie kliknijcie w dzwoneczek, żebyście nie przegapili żadnego z nowych odcinków. Teraz tak, na samym początku chcę sobie tutaj ustawić pracownika na tym moim obszarze, gdzie jeszcze mam pszenicę do pokoszenia. Następnie biorę sobie pracownika na misji, którą sobie wziąłem. O tak, to jest tutaj. I on sobie też tutaj pracuje. I tutaj akurat soja jest do wymłócenia, ale no akurat misja mi pasowała, więc niech tak też będzie. No i teraz co następnie? Następnie jesteśmy pod sklepem. Niestety pieniędzy mi nie wystarczy na to, co chcę sobie kupić, więc będę musiał iść do banku i myślę, że 50 tysięcy akurat wystarczy. Mam taką nadzieję. Będę miał równe 400 tysięcy kredytu. I teraz do sklepu. Tak jak wspominałem wcześniej, że nie będę chciał, żeby cokolwiek mi się marnowało na gospodarstwie. Więc przychodzi pora na kupienie prasy. I nie będzie to prasa belująca, tylko będzie to prasa kostkująca. Z tego względu, że jest, że tak powiem, łatwiejsza w obsłudze w takim znaczeniu, że nie musimy się zatrzymywać do każdej kostki. Teraz no tutaj w standardzie sobie biorę oczywiście prasa od klasa. Następnie jeszcze jedna rzecz, spokojnie. To nie jest ta przyczepa, to są te tutaj przyczepy z modyfikacji i tutaj też do kostek. Tutaj 24. Tutaj też mam 24, ale chyba wezmę sobie tą tańszą, myślę, że to akurat nie ma jakiegoś tam bardzo mocnego znaczenia. Autoładowanie tak. Co te mamy? Aha, takie bajery. No to nie będą te bajery. Biały. Nie wiem, tutaj się nic nie zmienia jednak. Standardowe, szerokie opony, wąskie opony i opony kolumnowe. Komunalne, co ja gadam w ogóle. Standardowe, szerokie. Weź na sobie szerokie. Dobra. Ja już mam tą przyczepę? Tak, kupiłem, dobra. Także teraz tak, wykorzystam sobie tą jedną fajną modyfikację, o której wam już wcześniej wspominałem. Mianowicie będzie to modyfikacja Follow Me, więc zobaczymy, jak to sobie działa tutaj. Powiem szczerze, że jeszcze jeżeli chodzi o prace polowe, to tego nie wykorzystywałem, jakieś tam jazdy po drodze i takie tam pierdoły, to tak. Ale w polu tego jakoś tam aż tak mocno nie wykorzystywałem. I to jest akurat fajne, bo tak naprawdę mogłem sobie to zrobić na samym początku i puścić już ciągnik za kombajnem. Wtedy tutaj muszę sobie jeszcze tylko kombajn opróżnić i będziemy mogli przechodzić do sedna sprawy. Co zaoszczędzi naprawdę bardzo dużo czasu, bo wtedy nie będę musiał jeździć i zbierać tych kostek. Jedynie co, no to tam wiadomo, jak zapełni się po prostu przyczepa, no to wtedy może być problem. No ten tutaj też niedługo będzie miał fulla. Więc też tutaj akurat do misji była ciężarówka. Dostaliśmy więc jak widzicie mana. I przyczepę marki Krampe. No i oczywiście ten duży kombajn marki Case. Pieniędzy to mi za wiele nie zostało. Niestety, ale spokojnie, misję zaraz sobie odbierzemy, trochę z tych zbiorów sobie jeszcze tam sprzedam, więc o to się akurat nie martwię, przynajmniej na tej mapie. No już się wysypał? Nie, no nie mógł się wysypać już. To już jest chyba druga przyczepa z tego pola tutaj, z tego co mi się wydaje, albo pierwsza? Nie, jednak pierwsza. Myślałem, że już druga będzie, ale nie, to jest jednak pierwsza przyczepa. Ale myślę, że jeszcze z pół przyczepy następnej jeszcze tutaj będzie z tej misji.
Teraz tak. Ten mały ciągnik będzie służył tutaj oczywiście, będzie podpięty do przyczepy, ponieważ w sumie to nawet ten tutaj chyba nie ogarnie tej prasy, więc będę musiał go sobie zamienić chyba z przyczepą jeszcze do zboża, którą tam mam. Muszę sobie sprawdzić od razu. Bo ten ma ile? 255, ten ma 295, a przyczepa, a prasa potrzebuje ile? 230, nie, no to może być ten tutaj. I teraz oczywiście tak, aktywujemy sobie. Jak to nie możesz zlokalizować? Może ten musi być też odpalony? Dobra, jest prowadzący dystans. No i jedziemy. On tam pewnie będzie miał jakieś problemy, ale fakt faktem jest taki, że po prostu tak czy siak dojedzie na miejsce, czyli tam dotrze do nas. Więc to jest akurat bardzo, bardzo duży plus, tylko trzeba pamiętać, że on ma przyczepę, więc muszę sobie tak troszeczkę bardziej przybierać na zakrętach. Wtedy on będzie tak samo robił, zobaczcie. Nie będzie gdzieś tam zawadzał. Co jest mega dużym plusem. Modyfikacji nie wykorzystuję jakoś super często, bo dosyć często też o nie zapominam, ale tak jak teraz właśnie stwierdziłem, że będzie to bardzo fajne rozwiązanie na, jeżeli chodzi o właśnie prasowanie słomy, czy później nawet może być fajnym zastosowaniem na łąkę, jeżeli na przykład sobie pokoszę trawę, żeby wziąć przetrząsacz i na przykład puszczamy sobie przetrząsanie, znaczy tak, koszenie, przetrząsanie, zgrabianie i prasowanie, więc no tutaj jest, byłoby naprawdę mega fajnie. No i wiedziałem, że za słabo przybrałem. Ale spokojnie, to się da naprawić. Teraz ten go zablokuje, na pewno. No ja nie mogę, z tymi samochodami w tym farmingu to już jest naprawdę masakra jakaś. No fakt faktem chyba średnio zaoszczędzę na czasie tutaj, ale przynajmniej może na polu się uda. Bo może nie tyle w farmingu, co tak naprawdę na tej mapce te samochody są jakoś, nie wiem, dziwnie zaprogramowane, że napierdzielają w nas bez żadnego zawahania po prostu. I to już nieraz odczułem. No tutaj akurat ładnie przyjechał. Dlaczego tu nie ma na początku słomy tego pola? Bo zapomniałem sobie na początku włączyć, żeby był pokos słomy. No i te kółka właśnie, o których mówiłem, że się teleportują. Widzicie? One się nie rozkładają, tylko to jest po prostu zwykła taka teleportacja. Teraz tak. Przesunięcie z tyłu. Będzie 35 metrów. To nie było jakieś przesunięcie w prawo albo w lewo?
Będzie 3 metry. Nie, ja bym chciał w lewo. Metry nawet. Teraz tak, tutaj musiałbym sobie rozłożyć tą przyczepę. Mamy pozycję pracy. Zaraz, czy tam zapisują się te wcześniejsze te? Tak, zapisują się, no to spoko. I zobaczymy teraz, jak to będzie funkcjonowało. Nie wiem, czy te 4 metry to nie jest jeszcze za daleko w sumie. Trzy metry zrobimy. Muszę sobie pilnować, zobaczyć, czy on tą kostkę w ogóle pierwszą zbierze chociaż. I zebrał, no to pięknie. Raczej nie powinno być z tym już problemu, więc dobra, lecimy sobie. Także tak to będzie mniej więcej właśnie wyglądało. Myślę, że całkiem spoko to wychodzi. Szkoda tylko, że tak jak mówiłem, nie puściłem sobie tego od razu za kombajnem. Wtedy nie byłoby takiego problemu. Oczywiście ten tempomat zmniejszył, bo kombajn jeździ stosunkowo wolniej. Więc nie mógłbym tak szybko też z tym jeździć i on tutaj sobie fajnie zbiera te kostki, więc spoko. Także bardzo duże zaoszczędzenie czasu, jeżeli o to chodzi. Ja sobie oczywiście tutaj te prace będę wykonywał stopniowo na tym moim obszarze i chyba z tego co mi się wydaje, to tam nie mamy pracownika, nie płacimy za pracownika, więc też jest coś tam na plus. Także fajnie jest mieć na uwadze taką modyfikację, jest to Follow Me i mamy to oczywiście na oficjalnym modhubie, ja sobie z tego będę chyba coraz częściej korzystał z racji tego, że gram sam, więc będzie to bardzo, bardzo przydatne. Dajcie znać ogólnie, co wy o tym sądzicie i czy używacie tej modyfikacji. Jeżeli nie używacie, to może akurat po tym odcinku zaczniecie używać, bo do takich prac akurat nawet powiem szczerze, że można by sobie było taką... takie coś ogarnąć w takim stylu, że puszczamy sobie ten ciągnik chociażby koło kombajnu. I coś mi się wydaje, że możemy tak zrobić, zatrudniając nawet pracownika do kombajnu czy do jakiejś innej maszyny. I też z tym nie ma jakiegoś problemu, więc też jest bardzo fajne rozwiązanie w momencie, gdy gracie sami. Także pamiętajcie zostawić łapkę w górę, subskrybować kanał, kliknąć oczywiście w dzwoneczek. Do usłyszenia już wkrótce, pozdrawiam, hej!